Pytanie za 50 tysięcy złotych, klasa piąta, lektury. Z jakiego miasta przyjechała do Warszawy wycieczka młodych historyków, którą miał oprowadzić po stolicy tytułowy Alcybiades w powieści Edmunda Niziurskiego? No, ja pamiętam, że była wycieczka, pamiętam, ale miasta nie przypomnę sobie, także wymiękam. Wymiękasz. Żal powiedzieć, ale... Wymiękasz? Wymiękam. Wymiękam. Nie, to miasto... Poza konkursem mogę zgadywać, ale tak to nie. Jacek. No. Masz 25 tysięcy złotych. No, to miłe uczucie, muszę miłe powiedzieć. Uczucie, miłe uczucie, prawda? Tak, tak. O. Tak. Ostatnio zdałem sobie z tego sprawę, że jak właśnie jak padło to pytanie o te nutki, że to jest 25. Boże, no to jest miłe wrażenie, tak. Bardzo no, miłe. A to teraz bardzo. Jeszcze masz. Tak, ja wiem, mam. Muszę powiedzieć. Coś do powiedzenia. Tak. Ja, Jacek Grzesiewiecki, nauczyciel historii w liceum ogólnokształcącym, przyznaję, że nie jestem mądrzejszy od piątoklasisty. A ja to z przykrością potwierdzam. Dziękuję, Jacku. 25 tysięcy złotych jest twoje. Dziękujemy.